Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy. Od razu wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. To jedno kliknięcie pomaga rozwijać cały kanał. I tutaj widzicie znowu kupon za 57 zł. Ostatnio tłumaczymy tą promocję poglądowo, bo jeżeli ten kupon nie wejdzie, to gracz dostanie 5 dych zwrotu i będzie mógł je od razu wypłacić. To jest taki kupon bez ryzyka. Bez ryzyka przegranej. 7 zł to jest oczywiście podatek, o tym trzeba pamiętać. Zaraz powiem o tej promocji nieco więcej. Jeżeli chcecie przewijać sobie do typów, to śmiało przewijajcie. No a my standardowo promocja, konkurs i wtedy na spokojnie typy, więc lecimy z tym kolejnym materiałem tworzonym przy współpracy z BetClickiem. I właśnie BetClick, legalny w Polsce bookmacher, ma dla ciebie bardzo fajną promocję. Możesz sobie zagrać taki kupon, obojętnie jaki w sumie, za 57 zł. Jeżeli nie masz konta w BetClicku, założysz je z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjesz kodu promocyjnego obstawiam 50, to tak jak mówiłem, możesz od razu tworzyć sobie kupon maksymalnie za 57 zł i to nie musi być taki kupon, jaki przed chwilą widzieliście. Obojętnie jakie typy, jakie dyscypliny, jakie kursy, nieważne. Jeżeli nie wejdzie, wraca do ciebie 5 dych, możesz wypłacić. Jeżeli wejdzie, cała wygrana jest twoja, możesz wypłacić, nieważne czy to jest 500 zł, 1300 czy 18 tysięcy. Wszystko jest do wypłaty, nie trzeba grać dalej, nie trzeba obracać, dlatego ta promocja jest naprawdę fajna. Osoby zainteresowane odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, rejestracja to 2 minuty i można tworzyć kupon choćby na dziś. Zanim przejdziemy dalej, to zapraszam jeszcze do naszej grupy na Facebooku. Blisko 100 tysięcy ludzi, 100 tysięcy typerów, naprawdę sporo się tam dzieje, przepraszam. Link jest w opisie pod tym filmem, skakujcie też na naszego Instagrama. Link również w opisie, tam dodatkowe kupony, których po prostu na YouTubie nie ma. Zanim przejdziemy do już samych kuponów, to jeszcze oczywiście konkurs i 5 dych do wygrania, co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć. Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem, w komentarzu tu powiecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu. W dzisiejszym meczu pomiędzy Lyonem a Niceą dopisujcie swój login gracza z BetClicka, typujemy do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie, czyli ogólnie konkursowe, standardowe zasady. I co my dzisiaj mamy? Mamy 3 kupony za 100 od Dawida, Jana i Karola, czyli od chłopaków, którzy cały miesiąc będą grali płasko za 100 zł. Tutaj od razu widzicie podsumowanie tych kuponów, jak to w tym miesiącu wygląda. I mamy jeszcze 3 większe dubelki. 2 dubelki jednego trebla, przepraszam, tak. 2 dubelki jednego trebla za większą kasę, też na większą wygraną, więc po prostu zaczynamy od kuponów za 100 i zaraz przejdziemy do tych za większą kasę. Kupon od Dawida to Bottom to Score w meczu Manchester United i Southampton. Manchester ostatnio, no... Słabiutko to wygląda. Na 5 ostatnich meczów 4 razy tracili minimum jednego gola. Jeżeli chodzi o Southampton, to w 5 ostatnich meczach gola strzelali, więc tutaj ofensywnie wyglądają naprawdę naprawdę dobrze. Też ten ostatni mecz z Tottenhamem wygrany 3-2 na wyjeździe gdzieś tam napawa optymizmem kibiców Southampton i tutaj jest propozycja na Bottom to Score po bardzo fajnym kursie. Do tego zwycięstwo Hand po kursie 1,70, czyli Belgia. No i tutaj Hand oczywiście jest po prostu faworytem. Gra na wyjeździe, dlatego tutaj zdaniem Dawida taki fajny kurs, bo naprawdę dwa fajne kursy. 3-0-3 z dubla to już jest całkiem sympatyczny kurs ogólny, 266 zł do wzięcia z tej stówki, kupon od Jana to jest trebelek, oczywiście też za 100 zł, jest mecz HSV i Heidenheim, tutaj jest minimum jeden gol Heidenheim, ogólnie w drugiej Bundeslidze w czubie tabeli jest niesamowity ścisk, tam kilka punktów dzieli kilka pierwszych drużyn i to naprawdę jest tam upchane bardzo mocno, tutaj po prostu zdaniem Jana wielce prawdopodobne jest to, że HSV znowu nie będzie chciało awansować i gdzieś te punkty i gole będzie powoli sobie traciło, no i tutaj jego zdaniem Heidenheim minimum jednego gola strzeli. Jest też overek 1,5 gola samego Dynama Zagrzeb z Goricą po kursie 1,46, czyli po prostu pod faworyta grane to jest chorwacka liga i jest zwycięstwo PSV Eindhoven. No tutaj, no jeżeli Eindhoven nie zacznie jakby taśmowo wygrywać meczów, to to mistrzostwo gdzieś powoli zacznie odjeżdżać. Jakby margines błędu tutaj został wykorzystany, jeżeli sobie zerkniecie na tabelę, to Ajax powoli może czuć się bezpieczny, więc każda strata punktów może być mega kosztowna, dlatego tutaj w czyste zwycięstwo po prostu idzie Jan. 325 zł na tym kuponie i kupon od Karola to jest Benfica i overek 1,5 gola z Santa Clarą grają Portugalia i to jest podobna sytuacja. Gdzieś tam top 1, top 2 powoli ucieka Benfice, bo Porto i Sporting w tym sezonie są naprawdę no dobry ekipami. I tutaj też każda strata punktów zdaniem Karola jakby definitywnie będzie przekreślała walkę o te czołowe miejsca w tabeli na koniec sezonu, więc tutaj po prostu daje, że Benfica pewnie ten mecz wygra i jest jeszcze Bottom to Score w meczu Lyonu i Nicei. Nicea ostatnio bardzo ładnie poradziła sobie w pucharze z Marsylią. Lyon troszkę cieniuje i po prostu tutaj Karol zakłada, że Nicea będąca w dobrej formie strzeli na pewno gola, a Lyon no grając u siebie i licząc na to przełamanie, szukając tego przełamania też o minimum jedną bramkę gdzieś tutaj powalczy, dlatego idzie sobie w Bottom to Score po kursie 1,68. Tutaj 240
14 zł do wygrania. I teraz przechodzimy do tych mocniejszych kuponów. Zaczniemy od Trebelka za 799 zł, tutaj 3018 do wygrania. No i oczywiście rzuca się w oczy pierwszy typ na to, że Lewy strzeli minimum 2 gole z Bochum, czyli z Beniaminkiem. Oczywiście... to może być dobry rywal dla Lewego, który tych sytuacji ma naprawdę dużo. Kurs jest kuszący i zdaniem Piotra warty ryzyka i warty zagrania, więc 2,35 na to, że Lewy strzeli minimum 2 gole w tym meczu. Jest zwycięstwo Bayeru Leverkusen ze Stuttgartem, z Bayeru, który ostatnio bardzo ładnie poradził sobie z Borussią Dortmund. 5-2 chyba wygrali w poprzedniej kolejce i zagrali koncertowo, więc tutaj zdaniem Piotra pójdą po prostu za ciosem i jest jeszcze overek 1,5 gola samego Lecha Poznań w meczu z Termaliką. Ostatnio faktycznie, znaczy po tej ostatniej kolejce z Krakowem lepiej grać over bramek samego Lecha niż ich zwycięstwo, no ale tutaj z Termaliką i tak powinni sobie poradzić. W każdym razie mamy propozycję na to, że Lech strzeli minimum 2 gole i tutaj, tak jak widzicie, 3018 zł na tym treblu. Mamy dwa kupony od Arka, to znaczy to jest jeden kupon oczywiście, ale rozbita stawka, żeby ominąć dodatkowy podatek, więc tutaj fani oszczędności na pewno Arka pochwalą. No to bardzo mądre zagranie, także tutaj mamy minimum 2 gole Fulham, piękny kurs, 1,92, grają z Hull i jeżeli zobaczycie sobie tabelę, jeżeli nie śledzicie gdzieś tam w ogóle Championship, to sobie zerknijcie i zobaczcie, co gra Fulham, co gra Mitrowicz, nie? Te dwa gole to sam Mitrowicz może w tym meczu strzelić, więc 1,92, mimo tego, że grają na wyjeździe, moim zdaniem jest tutaj wybitną propozycją i na pewno wartą przemyślenia. Mamy też zwycięstwo Anderlechtu, który gra na wyjeździe z Waregem, no i tutaj też cały czas walka o te czołowe miejsca dla Anderlechtu i każdy punkt jest też na wagę złota. Waregem, trzeci zespół od końca i gdzieś tam biją się tak naprawdę o utrzymanie, więc zupełnie inne cele, jeżeli chodzi o jedną i drugą drużynę. Mamy tutaj po prostu tą propozycję na to, że Anderlecht to wygra. I tak jak widzicie, jest kupon za 750 i 755 zł, żeby ominąć dodatkowy podatek i nie grać całej stawki na jednym kuponie. I ostatnia propozycja na dzisiaj to jest kupon od Grzegorza, który gra zwycięstwo Lazio. Lazio, które dostało tak naprawdę w pierdol od Milanu w tym pucharze. Niesamowity łomot kilka dni temu. No i tutaj Grzegorz liczy, że po prostu Lazio zacznie grać jakby kilka meczów z rzędów, musi zagrać dobrych, przynajmniej w lidze, żeby walczyć o puchary, bo tutaj też się robi gorąco. Oni dobrej sytuacji w tabeli ligowej to nie mają, bo zajmują aktualnie 6 miejsce, 39 punktów, gdzieś tam do Ligi Mistrzów, do Juventusu, który jest 4, 6 punktów straty, więc tutaj w lidze trzeba zacząć dobrze grać i nie przeplatać zwycięstw z remisami i porażkami. Zdaniem tutaj po prostu Grzegorza Lace sobie poradzi, dorzuca do tego overek 2,5 goli, znowu w meczu Bayeru Leverkusen, bo faktycznie to poprzednie spotkanie, gdzie tam 7 goli w spotkaniu z Borussią Dortmund padło, gdzieś tam apetyty bramkowe na pewno rozochociło. No więc mamy propozycję na overka 2,5 goli, zwycięstwo Lazio za tysiaka równego 2164 zł, też grane pod ten dodatkowy podatek. I to tyle na dzisiaj. Trzymam kciuki, żeby to się udało. Mamy naprawdę sporo kuponów, 6 kuponów, sporo propozycji. Też pamiętajcie, że to są typy innych graczy, takich typerów jak wy. Może się wszystko zesrać, miejcie to na uwadze. Zdarzało się nie raz, nie dwa, nie 10, że wszystkie kupony były przegrane na filmie, bo tak się po prostu zdarza. Ja mam nadzieję, że jak najwięcej kuponów będzie tutaj zielonych. Też zachęcam na sam koniec do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie. Słyszymy się jutro. Dobrego dzionka. Elo.